Kolejna droga, którą będziemy realizować, to jest ten odcinek 268 do Brzezia. Wymaga po prostu przebudowy. No i Brześć Kujawski 270 do granic województwa. I to są te projekty, które to są te drogi, które mają, znaczy będą. Czy trwa ich przygotowanie ich dokumentacji. Zresztą podobnie 269, przy czym ta byłaby realizowana w takiej procedurze z pozwoleniem na budowę, z udziałem funduszy unijnych, ale w tym standardzie, powiedzmy, no już odpowiadającym wymogom. Czyli te wszystkie drogi w zasadzie, cały ten trójkąt jest w tej chwili jest wpisane jako priorytety. Pierwszy odcinek, bo mamy już pozbędne budowy, to 265, jak powiedziałem. Pozostałe trwają projektowania i myślę, że ogłosimy przetargi w połowie przyszłego roku. Także to jest taka dobra informacja. Co z Brześciem i obwodnicą? I tutaj rolą pani poseł i pana senatora będzie naprawdę przypilnowanie w nowej kadencji jednej rzeczy. Uzgodniliśmy z panem burmistrzem, że wszystkie środki, które mamy przeznaczone na modernizację dróg wojewódzkich w obrębie miasta, przeznaczymy na wspólną, przeznaczymy na wspólną realizację obwodnicy Brześcia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Dlaczego ośmielam się zaproponować takie rozwiązanie? Dlatego, że w dokumentach rządowych, które zostały ostatnio przyjęte, znajduje się do realizacji dróg autostrad w całym kraju, znajduje się punkt pod tytułem przebudowa skrzyżowania w Brześciu Kujawskim. Pan dyrektor wie, że jest to po prostu, powiedzmy sobie, mało racjonalne, aby w tym miejscu, tam nie ma miejsca w ogóle, żeby przebudowywać, w sensie, bo co tam się, można zmienić nawierzchnię, wymienić podłoże i to wszystko. I sądzę, że pani minister nas wysłucha, żeby również te pieniądze, które są zaplanowane na realizację tej przebudowy wewnątrz miasta, wykorzystać wspólnie z naszymi, i jeszcze być może dołożymy, na pewno dołożymy brakującą część, żeby wreszcie zbudować obwodnicę Brześcia.